15 lat Forum Dialogu zajmuje się edukacją i dialogiem polsko-żydowskim. Za sprawą programu Szkoła Dialogu co roku ponad 1000 uczniów z terenu całej Polski odkrywa wcześniej sobie nieznaną żydowską historię swoich miejscowości. Jestem zaszokowana tym, że mieszkam tutaj w tym mieście, a tak mało wiedziałam o kulturze żydowskiej, że tyle zabytków tutaj jest. Połową Dębicy, połową narodowości dębickiej było Żydzi. Tego wcześniej nie wiedziałem. Podczas warsztatów poznają żydowską kulturę, religię i historię. Potem prowadzą samodzielne poszukiwania w archiwach, rozmawiają ze świadkami, rekonstruują lokalną żydowską historię. Zaczynają widzieć swoją miejscowość innymi oczami. Już jako eksperci dzielą się swoją wiedzą z innymi mieszkańcami. Sąsiadów, rodziców, kolegów i lokalne władze zapraszają na wycieczkę śladami żydowskiej historii swojej miejscowości. Coraz częściej dzięki forum uczniowie Szkoły Dialogu spotykają się z potomkami Żydów pochodzących z ich miasteczek. To jest takie proste, zwyczajne miasteczko i w końcu wow, jakaś osoba przyjeżdża tutaj i mówi, ja się tu urodziłam, ja pamiętam tę miejscowość. Byłoby nam bardzo miło, że ktoś sobie przypomniał o pregatkach, o naszej miejscowości. When Andrea came to Chicago a couple months ago and talked about the School for Dialogue and how they were going into these small shtetl towns in Poland to educate the next generation, the Polish youth, about the Jewish history of their town, I thought of my grandfather. So we talked to my family members and decided that we also wanted to come and meet with the students. Learning about my father's history, looking at the place that we think was the location of his home, to the cemetery where my grandmother was buried, and walking those areas truly was one of the more amazing days of my life. The most meaningful part for me was they showed us the general area where my grandfather lived. And so to be there in the spot where he and his family lived or in that general area, and to go to the Jewish cemetery where my great-grandmother is buried, and to walk along the places that they walked, that was the most meaningful part to me. Dzięki współpracy z American Jewish Committee, forum od wielu lat zaprasza do Stanów Zjednoczonych polskich liderów opinii publicznej, którzy dzięki programowi poznają lepiej współczesną amerykańską społeczność żydowską. Liderów środowisk żydowskich z różnych części świata forum zaprasza do Polski w ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Poprzez spotkania z ekspertami, zwiedzanie i nieformalne rozmowy goście forum poznają współczesną Polskę i odkrywają na nowo znaczenie stosunków polsko-żydowskich. If you want to see what a new Poland thinks, feels and behaves about its Jews, come to Poland. You will be surprised, you will be deeply moved, and you'll understand what it means to be a Jew today in the 21st century in a way you've never even thought of your Jewish life before. Spotkanie z uczniami Szkoły Dialogu oczywiście zawsze stanowi jeden z najważniejszych elementów wizyty. This week's Torah portion talked about Jacob going back to his native land. And I said, oh my goodness, this is the native land. My family came from somewhere in this part, late 1800s, early 1900s. And for all of us, those roots and knowing and understanding where we came from. So I think actually going to the shtetl and seeing these kids and seeing towns and getting a better picture from the research they've done of what life looked like in Poland was pretty incredible and pretty special and something I'll take with me for life. Wokół Forum Dialogu powstało środowisko zrzeszające setki osób w Polsce i za granicą, dla których sprawy polsko-żydowskie nie są obojętne. Razem pracujemy dla dialogu od 15 lat.